to jest po czwartej. Wczesny wyjazd na progres. Na górę wjechałeś na odloty? Tak, tak, na odlot. Siema. Gdzie ty się schował? No? Jesteśmy. Jak to zaczyna się? Czekaj, będzie ten taki. O. Witajcie w kolejnym odcinku. Witaj. Kiedy spałeś i ile spałeś? Co mamy dzisiaj? Niedzielę. To ostatni raz spałem w sobotę. Położyłem się koło 8, wstałem koło 12. Rano. Tak, generalnie tyle. Progres, no tam idziemy. Oglądajcie Wrestle Crate'y. Poleca. Co? Szybko poleca. A to jest 4,5 godziny spania, a to jest 4 godziny spania. Niedawno. Zazdroszczę. Niedawno. To teraz wyjdź i wejdź, żeby tak nakręcić jeszcze raz. No widzisz, o, już w komplecie ekipa. Jersey Live w gazecie i Jersey Live na żywo. W tym domu mieszka Szub. Piękna lepianka z 1924 roku. Tam mieszkam w odrobinie lepszym i jest 95. No, niewiele się pomyliłem. Zobacz, co tam może. Może jest wywiad z tobą. Szub się czekuje. Vlog, nie? W Polsce jest już po 12, więc czas na browar. O, albo lemoniadę, jak w przypadku Szupa. No tak. A wy biedaki? Zdrówko. Jebcie się. Nie możesz tak do widzów. Nieładnie tak. Ja mogę wszystko. Pierwszy posiłek w Anglii. To się nazywa nowoczesna Anglia. Kebab jak w Jersey, jakbyście chcieli wiedzieć. Tak wygląda. Otwarta buła z naładowanym mięsem. O, można było wybrać kebab, można było wybrać talerz z frytkami. Trzymam. Okay. Każdy trzyma stół. Trzymam stół. Nie jest głupie. To jest ta mina w ogóle, wiesz. Ta Tyler Breeze. Progres trwa. This is progress. Klap, klap, klap. Witajcie w kolejnym odcinku, widzicie! APW, MZW, ile? Ile za was chce się? Ja mam funty w kieszeni, ja płacę. Ja was wszystkich kupię, a potem zrobimy galę i ze wszyscy przegrać. Niko wygra z tym swoim clothesline'em. No Jezus, dajcie tylko mi ceny, ile za którego chcecie, ja kupię. Ja kupuję całe polskie progresy. Oglądajcie! Attitude mówi. A nie progres wrestling. I kaczki oglądajcie, kaczki są w porządku. KL mnie przekonał do kaczek. A, tu jesteście, chodź, zobacz. Tu są. Chodźcie z nami na galę progres. Witajcie w naszym daily vlogu. Ja tutaj... Jesteśmy w Londynie. Razem z moim kolegą Przemysławem wybraliśmy się do Londynu. Byliśmy na piwie i zjedliśmy kebaba, a teraz idziemy dalej zwiedzać. Jest fajnie. O, jesteśmy na stacji, słuchajcie. Takich stacji w Polsce nie ma. Ja trochę się czuję, jakbyśmy byli 5 miesięcy temu. Jak słyszę, this is the Victoria Line. A czekaj, czy nasz pociąg zostanie terminated? O. Zobaczmy, jak wiele się zmieniło przez te 5 miesięcy. Selfie w metrze teraz. What an utterly fucking bizarre thing this is. Cheers, everybody!
Będziemy rzucać! Piwo 5 minut! Piwo 5 minut! Biało-czerwoni! Mówię, barwy narodowe! Polska, biało-czerwoni! Tu siedzimy. Gala jest tak zajebista, że się posraliśmy i mam papier toaletowy. Pierdalania się. Nie ma. Nie ma. A już pogani. Palec. Środkowy. Tu nawet nie ty, ale tu nie jest środkowy palec. O, standardowy obrazek. Progress Wrestling. Wrestling dla dorosłych. Galę możemy podzielić na dwie części. Przed przerwą i po przerwie. Gdyby nie część po przerwie, to ta wypowiedź o części przed przerwą byłaby bardzo zła generalnie, bo moje wnioski były no mocno mieszane na temat poziomu tej gali, bo skoro to jest największa gala, to wypadałoby żądać od niej, wymagać od niej, żeby miała przynajmniej stały poziom, jeżeli chodzi o wrestling. I owszem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy zawodnicy to są ta sama półka. Wielu z nich to są pewno jakieś wytwory progresu, znają życie. No ale opener... Tragedia, nie uciągnęli tego. Nie wiedzieli w ogóle, co ze sobą zrobić w pewnym momencie. Jak nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, to robili festiwal chopsów i tyle. I tak to wyglądało. Nie, generalnie mój wniosek był taki, to tobie powiedziałem mniej więcej w trakcie tej pierwszej części, że walki na polskich galach na tle pierwszej części nie wyglądały dużo gorzej. Śmiem twierdzić, że niektóre polskie walki wyglądały dużo lepiej i nie mówię tutaj o żadnej konkretnej federacji, a mówię zupełnie przekrojowo, wyglądały zdecydowanie lepiej niż to, co Progress zaprezentował na największej gali. Tylko różnica jest taka, że my jak widzimy nawet dobre walki polskie, to jebiemy je jak leci całościowo, a tutaj ludzie się bawili przy walce 10 czy 12 minutowej, w której 10 razy były chopsy i tak naprawdę i dwie akcje wrestlingowe. I to była walka o pas, mieliśmy wielki turniej i tak dalej. Nie, wiesz, dobrze by się bawili, jakby jakieś czanty czy coś. Wiesz, ktoś tam pokraskał coś. Nie, no trochę publika też trochę zamulała. Tak, wiesz, mieli boing czy coś, nie było takiego, że publika, wiesz. Ale mieli swojego ulubieńca, tak? I go tam czantowali wtedy, mimo że zamulał, tak? Ja, wiesz, a zamulał strasznie w pierwszej walce. Ja nie było tak, że wiesz, że pijali to za to zachwytu, nie? Wiesz, a cieszyli się, że zdobył pas i tyle. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi fakami. To jest jakiś znak przewodni. Mówi się z tym, że jeden z tak teamów miał na koszulkach faki na plecach. No bo słuchaj, jak kogoś nie lubisz, to mu pokażesz faka. To jest proste. Tak, ale za dużo było tych faków, w sensie... No to był montek na każdy hill, no. Słuchaj go. Każdy hill. O, hill idzie. Ale słuchaj, to taki jest motyw przewodni. Nie, no to ty, wiesz, przychodzi face. Macha. Przychodzi hill. Pomachamy. Cześć, jestem face i wchodzi hill. Nie, wiesz, to takie, wiesz, takie najprostsze wyrażenie swoje nienawiści. Pokazanie to paka wesołowi. No dobrze, ale pierwsza część to co? No Jedne z pierwszej części to są giry zawodniczek. To bardzo szanuję generalnie i jak tam jedna leżała w ringu, to tak leży się, nie ruszaj generalnie. Więc to jak najbardziej na plus. Walka Pastora z Sebastianem, to jest... To była petarda. To było szybkie rozgrzeszenie. Walka hardkorowa, bez hardkorów. Tak, miała być walka Nordic U.
nie dotrwaliśmy do gongu. DQ było na pewno. Oj, no, bardzo grube DQ. No. Także no, na szczęście nic się większego nie stało, ale no, wyglądało to w miarę groźnie mimo wszystko. Przemko nie chciał wierzyć. Przemko był taki sceptyczny, generalnie wszyscy skaczą koło gościa, który tam leży już tak, wiesz. A Przemko nie, nie. Ile musi minąć czasu, zanim człowiek zacznie myśleć, że to jednak jest naprawdę, a nie fake? No dobra, ale to wiesz, nigdy nie wiesz, czasami dosyć długo fejkują jakąś kontuzję, tak? Ale wiesz, to tylko, że... jest problem, że pierwsza akcja, sędzia idzie raz, dwa, trzy i się machnął, a tamten leży. I no, to już pokazywało, że... No... Tam było tak, że to jest taki, że to jest to taki bot, że... No tak, on, on się nie wybił, tak? Nie wybił się po... Nie, on, no, on nic nie było kick-outowa, kick-outowania nie było. On się nie ruszy. Czasem jest tak, że wiesz, że wrestler robi raz, dwa i przeczeka jeszcze chwilę i wtedy się ruszy. No tak, tak. To raczej mówię o samo za siebie. No i co było? Po tej walce była jeszcze... Tak, team. Czyli tak, pod koniec pierwszej części mieliśmy pierwszy tak naprawdę jakiś pojedynek, który zdradzał to, że jesteśmy na gali wrestlingowej. To był pojedynek taktykowy, to była taka pełna sztampa, jeżeli będzie tak mówię. Natomiast to przynajmniej był pojedynek taktykowy, tam już był wrestling zawarty. W związku z czym ja bardzo chciałem zdjęcie z Kevinem Steelem, który tam występował, bo ten jeden w koszulce jak wyszedł z daleka, to kurwa Kevin Steel. No ja pierdolę, Kevin Steel tam chodzi. Natomiast to już było dużo bliżej do wrestlingu, więc to był ten pozytywny akcent rzeczywiście przed przerwą, pozytywniejszy akcent. No i gdybyśmy zakończyli tą galę w tym miejscu i zaczęlibyśmy o niej mówić na podstawie tylko tych trzech walk z pierwszej części, to powiem wam, że to byłaby jedna z gorszych gal, na których byłem. I mówię to zupełnie poważnie. Mamy 2400 ludzi, mamy największą galę. Progress mamy jedną z większych gal indie, jeżeli chodzi o scenę angielską, bo zebrali naprawdę kupę ludzi na tej gali i serwujemy czysty chłam. No, no, to nie jest dobry znak. Natomiast była przerwa i po przerwie, ja wiem co się stało, oni zmienili canvas. Ja nie wiem, czy zauważyłeś, przed pierwszą ring był biały, po przerwie już był czarny. To była zupełnie inna gala. I uratowali się mimo wszystko. Uratowali się dwoma ostatnimi starciami. No właściwie jednym ostatnim, tak? Bo to po przerwie starcie, które nie było zapowiedziane, no to taki freak show troszkę, tak? No bo... Biorę łysego. Oprócz tego, że kupuję KPWM, za dwóch kupuję łysego. On się sprzeda w Polsce bardzo dobrze. To... No, wyglądał jak człowiek z bramy w jakimś... Tak jest. Zawsze się zadba o ciebie, zapyta, czy chcesz pierdol, z troski. Na weekendzie do Energy jeździ na pewno, bo to po nim było widać, że sobie lubi. Także zdecydowanie to jest taki polski gimnik. W Polsce na wejście miałby co jest kurwa na pewno. No, łysy kurwa. Także... Ale on by mówił co jest kurwa. To było fajne. A potem mieliśmy. O, a potem mieliśmy mimo wszystko zawód moim zdaniem. Na pewno, tak? No bo. To był fajny technicznie sleeper. To był naprawdę bardzo fajny technicznie sleeper. I mówię tutaj o starciu Tomasa Ciampy z Zakiem Sabre Jr. Czyli coś, na co nastawialiśmy się najbardziej. Coś, co było głównym akcentem tej gali, coś, co promowało tą galę od wielu miesięcy. Tempo tej walki było źle rozłożone tak naprawdę. No bo wszystkie przyspieszenia były bardzo krótkie, tak? Później był długi też sleeper taki, że był techniczny wrestling i przyspieszenie było takie na nie wiem, jedną akcję, tak? Zrobili sobie krzywdę, tym czym robią sobie krzywdę zazwyczaj, czyli zabukowali to jako two out of three, a nie jako zwykły singlowy pojedynek. W związku z czym pierwsza część to było zwykłe pracowanie nad ręką Tomasa Ciampy przez Zacka Sabre Jr. To wyglądało bardzo fajnie, jak on się tą ręką chyba pretelka z niej robił z każdej strony. Tylko po 5 minutach czy po 7 to tam spałem. No, wiesz, problem był taki, że zablokowali taki typ walki, a później zrobili pierwszy pin podwójny, nie? Więc nagle, kurwa, można było się zastanawiać, po co? Po co taki typ pojedynku? Nie wiem, czy to była kwestia tego, że musieli uciąć trochę, żeby przyspieszyć galę, bo gala powinna się skończyć jakieś półtorej godziny wcześniej niż się skończyła. A czy taki był oryginalny plan, ale nie oglądając dwóch poprzednich starć, widząc tylko winiety, jestem w stanie wam powiedzieć, że to było najgorsze starcie z trylogii Ciampa Sabre Jr. Raczej gali nie mogli przyspieszyć, bo jedna walka im wypadła tak naprawdę. Więc... No i co? Później 8-osobowy pojedynek. I to już było to.
No tak, tylko że za szybko się skończyło tak naprawdę. A, tak, tak. Człowiek się rozkręcił, strasznie się zaczął bawić tą pojedynkiem i nagle było to już koniec. Po pierwsze sam początek i ta interakcja z tą główną stajnią chwilową, tego tak wszystko zaraz zagrane. Moment gali tak naprawdę, praktycznie, prawie no. Co warto przyznać, to co my zawsze... I wsza cała ta otoczka sprawiała, że oni by mogli już wyjść z ringu i musieli już nie musieli tak, walczyć. Po tym ich wybuczeniu na samym początku, no to tak. Wszystkie no. Tu songi, zabawa publiczności, wybuczenia, speech, papier toaletowy i człowiek po takiej walce mówi, idźcie już i nie walczcie. Nawet nie musiałby ich walczyć, po prostu zakończyliby na tym pierwszym gogu, to też pokazuje... poszliby sobie za nią zwyczaj i wszyscy by się cieszyli. No bo co to, to było ekscytujące, fajne. Co się świetnie bawili. Jak to, się mówi, to też jest, jak to się mówi, urok sceny Ani Zależnej, że puszczają znane wszystkim, wiesz, piosenki. Tak. Że nie ma praw autorskich, coś takiego, wiesz. Przychodzisz nawet... pierwszy raz i znasz, i ludzie znają tę piosenkę i śpiewają. Nawet na tych materiałach, co oni już w necie rozprowadzają, to już są te piosenki jakoś tam pościszane, czy pomodulowane. Nie, tak, na YouTubie to pewnie muszą stosować. No już na YouTubie to nie mówię, ale na tym, co oni sprzedają u siebie, no on demand, to już... Nie, to mało. Mi się wydawało, że były trochę pościszane. Nie, oni normalnie dopuszczają wszystko. Ja przypominam, że ciągle druga federacja na świecie podczas wejścia Grado na żywo puszcza Madonnę, a podczas wersji telewizyjnej puszcza nie wiadomo co i ludzie wyglądają jak debile śpiewające, nie wiadomo czego. W związku z czym nie ma się to dziwić, że mniejsze federacje to robią. Ale tak, to była fajna walka, która była za krótka niestety. Natomiast był to taki bardzo przyjemny spotfest z elementami komedii i to już było dla mnie, ja zawsze jako ten najwyższy poziom ringowy stawiam sobie PWG, którego zawsze byłem fanem, czasem bardziej, czasem mniej, ale to jest taka moja czołówka, jeżeli chodzi o to, czego oczekuję po starciach czysto ringowych. Bez historii, bez zaplecza, bo ja tutaj nie znałem żadnej historii. Ja przyjechałem na galę, patrząc na kartę, od tak i tyle. I to było naprawdę przyjemne. Przedostatnia i oczywiście main event. To już był taki poziom BWG spokojnie. Main event to jest tak, no to zawodnicy to jest to, co... Marty Scroll, The Villain i Tommy Yen, no to jest czołówka, jeżeli chodzi o scenę indie. Haskin walczył w TNA, w związku z czym to też nie jest byle co. No, no to było starcie. Myślę, że spokojnie mogę rzucić, że to chyba było najlepsze starcie, jakie widziałem w moim życiu. No, myślę, że spokojnie, to tak można powiedzieć. Dużo tych gal nie widzieliśmy, a... Ale ja nie mówię tylko o tych widzianych na żywo, ale to, bo z tych na żywo to zdecydowanie, ale to wiesz, to było jedno z najlepszych walek, jakie generalnie widziałem w życiu, więc dla mnie bomba. Ostatnie 5 minut to tak naprawdę ciągły efekt wow. Kurde. To jest, można było się... No poderwaliśmy się z krzeseł, tak? Szoker za szokerem. Jak u Hitchcocka. Także uratowali się na dobrą sprawę dwoma ostatnimi walkami. Bo no niestety nawet Ciampa z Zakiem no zabijeli. Ja cały czas staram się bronić to tym, że być może to już jest wpływ tego, że Ciampa jest pod kontraktem, w związku z czym... No tak, mieliśmy aż 3 pożegnania na tej gali. Tak, tylko wiesz, no Jack Gallagher to tak naprawdę jest gościu, który występował w CWC, trafił do dywizji Cruiserów i tam się będzie bujać, robiąc mniej więcej to samo. Z Ciampą jest trochę inaczej, bo to w tym momencie jest jedna z może nie najważniejszych postaci, nie czołowych NXT, ale rzeczywiście jego tag team z Johnem Gargano to jest jeden z ważniejszych tag teamów, jeżeli chodzi o NXT. W związku z czym no, nie może sobie pozwolić w jego wypadku na wypadnięcie, tak jak w wypadku Jacka Gallaghera, to nie będzie żadna strona dla Vince'a. Więc trzecie odejście to jest dla mnie zaskoczenie, jeżeli to jest prawda i to co wy mówicie jest prawdą, to szapoba generalnie. Czytałem w internecie, że Tommy Yates ma odejść że podpisał kontrakt. Nie wiem, czy to oficjalnie, ale była taka informacja. Część publiki wiedziała, że odszedł, bo jakby tam chant pożegnalny się pojawił od razu, tak? Nie było wymuszone ani przez prowadzącego, ani przez samego zawodnika, tak? No. Było to wiadomo, że ten, do że... Do portalu wrestling.pl nie dotarło niestety. Pozdrawiam naszych newsmenów. No ale też na szczęście może, tak? No bo nie jaralibyśmy się tą walką w ten sposób, jakbyśmy wiedzieli, że to Mięt na pewno jej nie wygra, tak? Tego typu newsy zawsze przyjmą odbiór walki. W związku z czym tutaj nie wiedząc o tym, że to Mięt odchodzi, był
Cały czas się zastanawialiśmy, czy on wygra tę walkę. No dla mnie był kandydatem do tego, żeby wygrać. Okej, okay, ta winietka przed walką, ona sugerowała, że to zwycięzca wyjdzie zwycięsko z tej walki. Nie, no już mogę po takim czasie spoilerować, że to Haskins wyjdzie zwycięsko. Bo tam była to, co się zawsze buduje, to budowanie face'a o tym, że on zawodził swoją rodzinę, że nie może patrzeć na niej, kiedy kolejny raz wie, że zagrał i tak dalej, w związku z czym teraz do tego nie dojdzie i wygra pas. Szampowe, face'owe zagranie po to, żeby go podbudować jeszcze bardziej. Więc po tym spocie na stół też żeśmy przez chwilę podejrzewali, że albo to się zakończy w ciągu 3 minut, nie zakończyło się w ciągu 3 minut, Haskins gdzieś tam wytrzymał poza ringiem, no i wtedy było już tak, myślę, że skradnie show. Oczywiście jeszcze jakoś, jak jeszcze jechaliśmy do Londynu w autobusie z Maxim, podejrzewaliśmy, że Jimmy Havoc może się pojawić. No ale i tak jak się pojawił, to chyba wszyscy się poderwali z krzesła. Ja jestem zadupiony. Jak nigdy nie byłem fanem Havoka, jak grałem muzykę, to kurwa, nie. Hala wybuchła. No to drugi, trzeci moment gali. No i później, tak jak to się powinno robić, po takim, jak podnieśli tak już wysoko tą atmosferę, zakończyli tą walkę po kilku jakichś tam spotach, tak? I tak to się powinno robić. Trzy i koniec. Bo już jakby poziom ekscytacji wszystkich był tak wysoki, że tego nie można było odpuścić już. Trzeba było to zakończyć. No i nie wiem, od samego początku trzymał bardzo przyjemny poziom. Jasne, okej. Okay. Były momenty, gdzie mieliśmy tylko dwóch zawodników w ringu, co się leżał poza tym, bo tak te triple threaty są zorganizowane. Ale przynajmniej na żywo, musiałbym to zobaczyć drugi raz. Mam wrażenie, że było to tak mniej więcej porówno, że było całkiem sporo akcji 3x3. 3x3. Trójka w ringu, potem dwójka, potem znowu trójka, tak się wymieniali, żeby to jakoś tak mocno zbalansowane. Nie miałeś tego poczucia, że jeden wypada, wchodzi drugi i się tak cały czas zamieniają. Bo rzeczywiście działo się trochę więcej. No i potem końcówka tego main eventu, to co się działo potem... Perfekt, po prostu perfekt. Ze spokojnym sumieniem dzięki tym ostatnim walkom, dzięki Łysemu, dzięki ringirom, dziewczom. To są cztery rzeczy. Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Gdyby mi zabrali te cztery rzeczy, to dobrze, że mam tylko 40 minut samolotem. Jakbym miał tu z Polski, to już nie przylecę, to je, nie. To byłoby słabo. Tak więc to było nasze podsumowanie Gali Progress. Dobra w chuj. W nocy, wyjazd. Ta. Jak tam? Jak tam opinie o drugiej w nocy? Zajebista jest druga noc. Znaczy, fajnie jakby była druga w nocy, ale nas wywali troszeczkę prędzej. No właśnie. Zapłaciliśmy 6 funtów, żeby siedzieć tam do drugiej w nocy, a wywali nas pół godziny prędzej. Więc jest prawie druga w nocy, idziemy na busa. Jest kurwa zgon. Spać do busa.